Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Piotr Skowroński, jestem historykiem pracującym w Muzeum Łazienki Królewskie i witam serdecznie w naszym nowym cyklu Co u Państwa na warsztacie. Naszym pierwszym gościem jest pani profesor Sofia Zielińska z Wydziału Historii UW, badaczka dziejów stanisławowskich, autorka wielu monografii dotyczących epoki stanisławowskiej, także edytorka, wydawczyni korespondencji Stanisława Augusta i Katarzyny Wielkiej. Dzień dobry Panu, dzień, dzień dobry Państwu. Zgodnie z ideą tego cyklu, chcemy opowiedzieć o najnowszych pracach badaczy epoki stanisławowskiej. I dlatego też zacznę od pierwszego pytania. Nad czym pani obecnie pracuje? Pracuję nad popular popularno naukową biografią Stanisława Augusta. Chciałabym ją napisać jeszcze za życia i napisać ją tak, żeby mogli ją czytać, żeby inteligenci zainteresowani. Przeszłością niekoniecznie tylko historycy, ale chciałabym uwzględnić w niej wszystko, co dotąd nauka zdobyła na temat tej postaci. Hmm. E, mamy już pewne biografie Stanisława Augusta, przede wszystkim biografię Emanuela Rostworowskiego. Oraz biografię Pióra Jerzego Michalskiego. Mamy nawet więcej, ale te dwie rzeczywiście stanowią ostatnie słowo nauki. Emanuel Rostworowski w 1966 roku wydał książkę Ostatni Król Rzeczypospolitej, Powstanie i Upadek Konstytucji 3 maja. I do tego jest przede wszystkim ta książka, na tym jest skoncentrowana. Natomiast Jerzy Michalski opracował w roku 2000 biogram Stanisława Augusta. I on został w polskim słowniku biograficznym, dla którego był przeznaczony, znacząco skrócony, już po śmierci autora, jego uczeń, pan profesor Wojciech Kriegszeisen, wydał pełną wersję w 2009 roku Stanisław August Poniatowski. I to jest biografia rzeczywiście będąca ostatnim słowem nauki, ale zawierająca to, do czego nauka doszła, ale nader skrócona, tak już się pisze te syntetyczne bardzo biogramy do Polskiego Słownika Biograficznego. A czy możemy powiedzieć, że przez 20 lat biografia Michalskiego się zdezaktualizowała? No nie minęło, no tak, bo w 2002 bodajże się ukazał ten tom, czyli jest dokładnie 20 lat. Trochę wyszło ważnych źródeł, zwłaszcza edycji źródłowych, więc z ilustracje mielibyśmy Znacznie liczniejsze do tego, co Michalski napisał, ale ona chyba naukowo się nie zdezaktualizowała. Tylko jest pisana dość trudnym językiem, no, jak każda synteza zresztą, taka skomprymowana ogromnie. I to nie jest książka do czytania dla bardzo szerokich kręgów ludzi, którzy by chcieli tę epokę poznać. I czym się różni pisanie biografii Stanisława Augusta od pisania historii Polski? Mam tutaj na myśli takie kluczowe momenty w dziejach państwa, jak na przykład Sejm Rozbiorowy, kiedy to Sejm obraduje przez dwa lata i podejmowane są te najważniejsze decyzje dotyczące kraju, czy chociażby Sejm Wielki, kiedy też przez cztery lata Stanisław August no, koncentruje się na tym, żeby e, zajmować się polityką i tym, co się obecnie w parlamencie polskim dzieje. Musimy założyć, że jak się pisze biografię króla, to to w dużej mierze musi być biografia uwzględniająca najważniejsze problemy państwa, ponieważ król jest odpo odpowiedzialny za państwo. To jest główna sfera jego odpowiedzialności. Ale ja sobie wyobrażam tę biografię. Dwie rzeczy sobie tu wyobrażam. Po pierwsze, spożytkowanie jak największej liczby własnych tekstów króla, tekstów, który król rysuje. Okoliczności, tak ja widział. A po drugie, chodzi mi o przedstawienie sytuacji wyboru, jak wyglądały jego kluczowe wybory, i jak wybierał, żeby było widać. Wybory ludzkie to jest zawsze najciekawsza rzecz w historii. I to bym przede wszystkim chciała powiedzieć. Tak, bym to przede wszystkim chciała, żeby wyglądało. Jakie momenty kluczowe widzi pani w tej książce i czy zamierza się pani skupić właśnie tak jak chociażby Emanuel Rostworowski na jakimś konkretnym wycinku tej historii, która by była takim punktem kulminacyjnym? Nie, tak nie zamierzam. Zamierzam bardzo lekko przejść przez młodość, bo chcę pisać jednak biografię króla jako sernika państwa. No a tutaj było tych momentów dramatycznych, kluczowych bardzo wiele. Sam Stanisław August uważał moment, kiedy kazano mu w pełni przywrócić liberum veto na Sejmie 1766 roku za kluczowy, bo wtedy zdał sobie sprawę z tego, że Rosja w gruncie rzeczy suweren państwa polskiego będzie jest równie wroga reformom odrodzeniu państwa polskiego jak Krusy. Jest potem... Konfederacja Radomska, przed którą król wypracował sobie ten swój styl wyboru mniejszego zła. Nie mógł wybierać dobra, nie mógł wybierać wbrew Rosji, która miała siłę na wszystko przeprowadzić w Polsce, co chciała. Wybór mniejszego zła, aby jak najmniej uszkodzić państwo. Tak to wyraźnie napisał. No, potem oczywiście jest rozbiór. I na Sejmie Rozbiorowym jest taki moment, kiedy król stanął w obliczu tego, że jeśli się będzie dalej opierał uznaniu rozbioru, to to państwo może zostać rozebrane w całości. Skapitulował. Ta zasada mniejszego zła właśnie na tym polegała. Kapitulować wtedy, kiedy nie da się przekonać Rosji do jakichś minimalnych choćby ustępstw, no a nie można narażać bytu państwa. No i potem oczywiście dalsze lata tak zwane spokojne lata pod protektoratem Rosji by użyć słynnego wyrażenia Władysława Konopczyńskiego dla okresu po pierwszym rozbiorze a przed sejmem czteroletnim ale tam był jeszcze ważny sejm pozarozbiorowym, ważny sejm 1776 roku na którym król ogłosił że z przekonania hołduje orientacji rosyjskiej to znaczy e, zakłada że we, w, we współpracy z Rosją Polska ma największe i jedyne szanse wyjść z tego stanu słabości, w którym się znalazła w czasie wojny, Wielkiej Wojny Północnej na początku XVIII wieku i który Stanisław August już zastał. A to wynikało z takiej właśnie beznadziejnej sytuacji państwa. Prusy dążą do całkowitego rozbioru, do dalszych zabytków kosztem Polski. Austria w 1772 roku okazała się bardzo zwodniczym pomocnikiem, bo łudząc Polskę, króla Stanisława Augusta, szansami na swoją pomoc, de facto umawiała się w tym samym czasie z pozostałymi zaborcami. Więc tak będzie zawsze. Czyli jedynie Rosja opowiedziała się po, drugim, po pierwszym rozbiorze za dalszym trwaniem państwa polskiego. I to było to, czego, co stanowiło nasz kapitał, nie utracić tego. Na tym polegała orientacja rosyjska. Tę szansę Rosja nam daje. I o ile Rosja się zgodzi, o tyle będziemy mogli się odradzać, przeprowadzać reformy. Król wyobrażał sobie, że ta zgoda rosyjska nastąpi wtedy, kiedy dojdzie do nowej wojny turecko-rosyjskiej. Polska zgłosi akces do przymierza z Rosją, wesprze wojska rosyjskie swoją, swoim wojskiem i za to dostanie na pewno zgodę na częściową aukcję wojska, czyli powiększenie liczby wojska, a może także zgodę na jakieś reformy. Że to nie była utopijna koncepcja świadczył zjazd w Kaniowie no i zgoda Katarzyny gdy wybuchła wojna rosyjsko-turecka w sierpniu 1787 roku, na sojusz, w którym wprawdzie na reformy polityczne nie przyzwalała, ale dało się wynegocjować korzystną umowę na temat powiększenia liczby wojska i finansowania tego przez Rosję. Ale zanim zjazd a w konsekwencji Sejm Wielki, to właśnie mamy te spokojne lata, czyli drugą połowę lat 70. i 80. Jest to okres stosunkowo mało zbadany. I jak pani widzi opisywanie tego okresu, czyli to jest pytanie też na ile ta pani książka będzie syntezą dotychczasowej wiedzy na temat panowania Stanisława Augusta, a na ile zamierza pani jeszcze wchodzić w źródłowo i, i badać dokładniej ten okres. W źródła bym bardzo nie chciała wchodzić, bo to wtedy się rozwleczę na naście lat, tylu już chyba nie mam, ale niedawno Richard Butterwick pisał, że bez badania tak zwanej korespondencji krajowej Stanisława Augusta, która leży w Bibliotece Czartoryskich przede wszystkim no mamy niepełną wiedzę. Ale jednak mamy nowe edycje na temat korespondencji politycznej Stanisława Augusta z, te, o sytuacji zagranicznej. Mamy wydane trzy tomy korespondencji króla z polskim ministrem, posłem dzisiejszym słowem, dzisiejszym te, dzisiejszą terminologią mówiąc w Petersburgu. Mamy wydane, wydaną korespondencję króla jeszcze dotyczącą pierwszego rozbioru z powiedzmy z Wiedniem, ale to z posłem sardyńskim w Wiedniu, który służył jako pośrednik między Rzeczpospolitą a Dborem Wiedeńskim, Lodowico di Canale. No i wreszcie mamy korespondencję z z posłem polskim w Wiedniu w czasach Sejmu Czteroletniego Franciszkiem Wojną. No i mamy dawniejsze edycje przecież z Kalinki ostatnie lata, korespondencja z Bukatym, mamy korespondencję Stanisława Augusta z księciem Józefem Poniatowskim, nie licząc drobniejszych jakichś edycji. No i mamy wreszcie całość korespondencji Stanisława Augusta z Katarzyną i jej najbliższymi sprzymierzeńcami i kolejnymi ministrami spraw zagranicznych. To są edycje, których Michalski jeszcze nie miał i których nie mógł uwzględnić. I tu mam nadzieję, że one po części zastąpią nam tę korespondencję polską Stanisława Augusta, bo to jest kilkadziesiąt tomów, których przejrzenie systematyczne no, rozsadziłoby na pewno ramy takiej popularno- naukowej pracy. Część czytelników, którzy będą sięgać po Pani książkę, być może będą... Ee... Traktować Stanisława Augusta pewnymi wyuczonymi stereotypami wyniesionymi chociażby ze szkoły. Mowa tutaj oczywiście o kochanku Katarzyny, targowiczaninie, który skończył abdykując. I ciągle siedział w kieszeniu u Katarzyny, Dokładnie. prawda? Jak pani, jakie ma pani marzenie, jak, z jaką myślą o Stanisławie Augustie chciałaby pani, żeby czytelnik zakończył właśnie spotkanie z jego biografią? Wszyscy wiemy, że istnieje kolosalny rozdziew między osiągnięciami nauki w ostatnim, zwłaszcza okresie, całym powojennym, ale można to zacząć od Waleriana Kalinki, Sejmu Czteroletniego nawet, a opinią społeczną na temat Stanisława Augusta, która uparcie trzyma się tych stereotypów Utrwalonych w XIX wieku. Ja bym chciała nie pisać tego z założoną tezą, ja bym chciała pokazać momenty zasadniczych wyborów, jakie, jakich musiał dokonywać Stanisław August, ale także pokazać moment zwrotny w biografii króla, mianowicie jesień 1792 roku, kiedy król się załamał, bo jest to, ja sama to odkryłam ze zdziwieniem, Mianowicie do, do jesieni 792 Stanisław August walczył w tych niezmiernie niesprzyjających warunkach o reformy. I jeszcze akces do Targowicy był walką o to, aby nie dopuścić zapobiec drugiemu rozbiorowi, prawda? zapobiec dalszemu rozbiorowi. Jesień 1792 roku widzimy króla załamanego, uważającego, że wszystko przegrał Chcącego nawet abdykować. Z początku 93. mamy kilka takich próśb o zgody Katarzyny na abdykację, ale Katarzyna groziła, że jeśli do tego dojdzie, jeśli król, pierwsze nie wyraża zgody, a po drugie, zdawał sobie sprawę, że jeśli by abdykował wbrew jej woli, to państwo zostanie całkowicie rozebrane, a nie wiedział jeszcze wówczas, jak będzie przebiegał drugi rozbiór, chociaż od 16. Stycznia 1793 roku o jego istnieniu nikt nie wątpił. I to za, ten załamany król 92 do 98 to jest zupełnie inna postać. Z dużą przykrością czyta się wypowiedzi króla z tego okresu. Jest tam moment abdykacji, taki dramatyczny, kiedy król próbuje. Nie dostosować się do żądań Katarzyny i Repnina, który był wtedy jego opiekunem w więzieniu w domowym areszcie w Grodnie, nie dostosować się do tego, aby napisać to w akcie adykacyjnym, czego Katarzyna żądała, że to powstanie Kościuszkowskie było przyczyną i że rozbiór był jedynie jego wymuszoną konsekwencją. I napisał nawet, gdybym tak napisał. Byłbym godzien pogardy we własnych oczach, ale jednak, nie napisał tak, ale repnie zniecierpliwiony tym, że król nie chce dać takiej redakcji, jak on żąda, kazał swojemu sekretarzowi, młodemu paninowi napisać odpowiednią wersję, wkleić do tekstu zredagowanego przez króla, i Stanisław August to podpisał, szantażowany że inaczej Rosja nie spłaci jego kolosalnych długów. A o tych długach to trzeba zaraz powiedzieć. Te długi to były długi Rzeczypospolitej, ponieważ budżet państwa, znowu pod wpływem rosyjskiej, wymuszony przez Rosję, zaniżony przez rosyjskie wymuszenie, był zawsze za niski w stosunku do minimalnych, nawet podstawowych potrzeb państwa i Stanisław August brał pożyczki na swoje nazwisko, nikt w Europie by inaczej... Ich nie udzielił, żeby no, te palące potrzeby państwa jakoś pokryć. I prześledziwszy te wszystkie decyzje Stanisława Augusta i e, posiadając taką wiedzę, jaką pani ma o archiwum Stanisława Augusta, o jego codziennej pracy, jakiej opinii nabrała pani o tym człowieku? Tak jak większość historyków, którzy już właśnie po, po odzyskaniu przez nas archiwum Stanisława Augusta. Zwłaszcza tego archiwum Królestwa Polskiego, które jest w archiwum Głównym Magdawnych i zbioru popielów, bo to są te dwie główne części, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Historycy zdecydowanie polepszyli swoją opinię o Stańcowej Augustej. Nie polepszyli, zrehabilitowali Stańcowa Augusta. Ale trzeba też powiedzieć o tym okresie załamania, kiedy król nie wierząc już, że cokolwiek zdoła. Na Polski zrobić. Eksplicit to pisał. No, jest człowiekiem, e, który w strachu przed tym, że długi nie zostaną spłacone, a on i jego rodzina nie będą mieli się z czego utrzymać. W gruncie rzeczy spełnia wszystkie żądania dworu rosyjskiego do końca i jest jego więźniem do końca. Więc. To napisał kiedyś jeden z poznańskich dziennikarzy, jak się ukazała biografia Stanisława Augusta, pióra od tona forsta Batalii po niemiecku, napisał, że dzięki pełniejszemu poznaniu tej biografii, bo to był to w 1927 roku, się okazało więc już dawno, ale to była pierwsza taka eksplicytnie wyrażona rehabilitacja Stanisława Augusta, że dzięki temu spojrzeniu możemy tego króla. Nie tylko, możemy temu królowi nie tylko współczuć, ale szanować go. Szanować go jako władcę i wiedzieć, co zrobił dla Polski. My możemy w znacznie pełniejszym stopniu. Nie ukrywając tego, że po jesieni roku, od jesieni roku 1792 to jest człowiek, który jak mi kiedyś w rozmowie powiedziała świętej pamięci Barbara Grochulska, profesor historii, nie zrobi pani z niego bohatera narodowego, ale warto oddać mu sprawiedliwość, bo w naszej zachodnioeuropejskiej hierarchii liczy się zarówno to, co człowiek zrobił dobrego, jak i to, co zrobił złego. I te, ten okres panowania to jest wiele lat. To jest 28 lat, prawda? Od 1764 do 1792. Ten okres był okresem, którym Polska dokonała tego dzięki swojemu królowi, że co przesądziło chyba o przetrwaniu okresu niewoli? Bardzo dziękuję Pani profesor za dziękuję rozmowę. bardzo.